Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Shimmerem, ten serii Devil Survivor 2. Ile czas minęło do ostatniego odcinka? Zdecydowanie zbyt długo wolałem się zająć w tym czasie studiami i personą. Nie będę kłamał. Cóż, zobaczmy co tam u Joe. Nie jestem niejarze, powiem, że stoi gdzieś tutaj bardzo szczęśliwy i uradowany. Albo i nie. O, cześć, Shinji. Wybacz, trochę zamówiłem. No, zauważyłem. Myślisz jeszcze o czymś konkretnym? W pewnym sensie. Ja to, że jest naprawdę wiele rzeczy, o których muszę pomyśleć. Ty musisz o wielu rzeczach myśleć? Coś mi tu nie gra. Nie, naprawdę, to jest zdecydowanie coś nietypowego. Co się stało? Jakbyś to powiedzieć, muszę z tobą porozmawiać. Coś na myśli? Jakbyś to powiedzieć, mamy zaplanowaną wycieczkę do Nagoi i ty też się na nią łapiesz. Nagoya. Fajnie. Właśnie o tym marzyłem. O niczym innym. Rozumiem, że jest tam coś, co sprawia, że nie chcesz jechać, right? Aha. Moja dziewczyna. Czy to nie działa w drugą stronę, że jest tam moja dziewczyna, więc chce jechać? Cóż, nie znali co się wydarzyło, więc szczerze mówiąc wolałbym, żeby mnie tam nie było. Z drugiej strony Daiichi. Spotkałem się z Shimashi, tak? Będę na czas. Chyba nie będzie to przeszkadzać, prawda? W porządku. Dzięki, w takim razie do zobaczenia. Przecież nie będę go się uciągnął, tak? Zresztą pobracie sobie ciągnąć się kogoś takiego. Siłą rzeczy jest starszy, right? No dobra. Shinji. Słyszałem o podróży do Nagoi od Makoto. Najpierw pytanie, czy to jest wszystko w porządku? Wolałbym nie mieć na głowie kogoś, kto nie jest w stanie nawet się obronić dalszego. Tak, tak. Wszystko w porządku. Chyba? Dzięki. O, cześć, siemano. Naprawdę się spóźniłem, wybaczcie. Powiedziałbym, że to już z tobą norma, wiesz? Naprawdę. Wydało się. Mój umysł trochę zaczął szwankować. Jak się tak przestałem. Wow. Też bym tak czasami chciał. Okej, skoro wszyscy już to są. Dzięki za wsparcie. Nie sprawę, naprawdę. Trochę lepiej się z tym czuję, naprawdę. Jeżeli chodzi o wydział Nagoi, wciąż nie skontaktowaliśmy się jeszcze z nimi i nie wiemy dokładnie, co się tam dzieje. Ale wysłaliśmy im wiadomość o tym, że przybędziecie. Jeżeli do kogokolwiek dotrze, powinni się z wami spotkać. Cóż, to nie jest zbyt pocieszające, szczerze mówiąc. Przerażające wręcz. Okej, Shinji, więc nie róbmy tego. To tak nie działa, jedziemy. Joe, daj spokój. Czy możemy już siadać? I on mnie zbywa. Czy to, co się dzieje w Nagoi, nie może mieć jakiś związek z tą całą katastrofą? No cóż, tego też nie wiemy. Jak do tej pory nie mamy zielonego pojęcia, co tam się dzieje. Taka, że tak powiem, firma, jak wy nic nie wiecie. Dawo. Dobra. Też jak musimy iść, zobaczcie sami. Chyba o to wychodzi. Kari. Słucham? Ja naprawdę przepraszam, że wy musicie być tu zamieszani. Bądźcie ostrożni. Nie być ostrożnym w takiej sytuacji, jak obecnie mamy, to jest ostatnia rzecz, którą chciałbym zrobić. Naprawdę. Tak naprawdę jest to sytuacja, w której możemy w każdej chwili zginąć, więc... Cóż... I tyle było z naszego powitania. Jesteśmy tu w Nagoi. Ktokolwiek miał się z nami spotkać. Cóż, ja go tu osobiście nie widzę. Nie wiem jak wy. Oho, w dodatku martwię się o Daiichiego. Wygląda to, że... Nie mam też żadnego zasięgu. Wow, aż tak?
Zasięg cały nic. Co za niespodzianka. To nie wiem, że skontaktować się z Wydziałem w Nagoi. Co się dzieje? Czyżby mieli drobne problemy? Cóż, tylko wiem, że to niebezpieczne, wysłajmy do domu. Joe, ile raz mam tłumaczyć? To tak nie działa. I to podobno ty jesteś tej dorosły. Joe, nie możemy. Musimy uratować Dajciego. A tak, tak, wiem. Tylko sobie żartowałem. A, czy nie jest prawdopodobne, że coś się stało z Wydziałem w Nagoi? W sumie racja, nawet nie wiem, gdzie jest stacja. Ale jeżeli Jeeves jest bezpieczny, nie pozwoliby im tak zostać. A cóż, najpierw to przede wszystkim musimy się tutaj rozejrzeć, tak? Samo stanie tutaj nam nic nie pomoże. No cóż, to jakiś plan. Chodźmy więc. Nie naprawdę, stanie tutaj to jest ostatnia rzecz, którą powinniśmy robić w tej chwili. Wow, wow, wow. Kogo ratować, kogo ratować? Jeju. Te dylematy. Przede wszystkim. Najpierw chcę dojść. Well, co za niespodzianka. Tak chyba będzie nieco bezpieczniej. Jak z umiejętnościami? Buff możesz chcieć, możesz też względnie chcieć jakąś fizyczną. I ja bez pozoru ma trochę siły, więc można jej pozwolić korzystać z jakichś konkretnych umiejętności w tym kierunku. A, dobra, teraz tak, dodge. Ale nic więcej tak naprawdę nie jest zbytnio przydatne. Chyba, że... Face O. A czy mam jakąś autoumiejętność, którą mogę dać dla IO? Nie. A dla ciebie też nie. Okej, okay, rozumiem. Czy ja tej pory wszystkie punkty dałem absolutnie tylko i wyłącznie w magię? Zaczynam to kwestionować, czy to był jakiś genialny plan, ale... A, na razie nie zapisuję. Przecież to się nie może skończyć, right? Chyba. Nie jest tak, że jak myślałem, ale cóż. Póki co nie mamy zbyt wiele wiadomości. O czym dokładnie mówię? Cóż, powiedzieli, że nie mogli się z nikim skontaktować, więc myślałem, że Nagoya będzie w znacznie gorszym stanie. Z Misem nie znaleźliśmy nikogo z Jeepsy, nie wiem do diabła, co się dzieje. Cóż. Kiepsko. Zbyt łatwe. A macie danie z Jeepsu. No, do Jeepsu? Wszędzie, to... Dzień dobry. Kim wy jesteście? Czy... Wy przyszliście po mnie? Tu jesteście! Nie pozwolę wam uciec. Oh boy. Jak wy mnie wkurzacie, moi demony skopią wam tyłki. Oh boy. A, ty już się nie zapadł, Palta. Co powinniśmy zrobić? Czy ona jest Jeepsą? Chyba. Hej, wy! Mówisz do nas? A do kogo innego? Kim jesteście? Jeżeli jesteście cywilami, lepiej są wychodźcie. Jeżeli jesteście, żeby ze mną walczyć, proszę was bardzo. To nie jest tak, że jesteśmy twoimi przeciwnikami. Ha? Jesteście po mojej stronie? To pomóżcie mi! Nazywam się Ailey Barnes z Wydziału w Nagoi. Oni zapali nasze żarcie. Nie możemy im na to pozwolić. Pomóżcie mi! Jeżeli uda im się to ukraść, będą jeszcze bardziej natarczyli w swoich atakach. Musimy zniszczyć ich telefony, żeby nie mogli już walczyć. Liczę na was! Ktoś naprawdę po energii. Cóż, trzeba się ruszać, he? Cholera, co powinniśmy zrobić? No cóż, ona jest sama, więc jeżeli się na nią rzucimy, powinna się udać uciec.
Okej, ja się zajmę tymi na dole. Wybierzcie rzadziej i uciekajcie górą. Ej, moment, oni chcą uciec. Złapmy ich indziej. O Jezu, Jezu. Tyle rzeczy na nas trzeba robić. I w dodatku oni nie może umrzeć. Okej, o Jones Kilkraków wydaje mi się, że już mówiłem. Fire Dance! To z kim miałem Johnny tam? Chyba z tobą? Dobra, chcę skakować multi-hita. To na pewno mi się nie uda, ale... I Moldon, jakby się udało, byłoby fajnie. Ale jakoś to zbytnio nie wierzę. Dobra, czyli teraz Shindy będzie tu... I o tu... Edge o tu. I powinno jakoś to iść. No, ale teraz przede wszystkim tak, kto ma Fire Dance'a z was? Fire Dance się pytam. Ty masz Fire Dance'a, okej. Okay. I masz ruchu... 3. 1, 2, 3. Okej. Najbezpieczniej będzie tu na razie. Okej, okay, stąd mam zasięg do tej office lady. Ja trzeba by się nią zająć. Przynajmniej w tym stopniu, na ile jest to możliwe w moim zdaniu w tej chwili. Fuck, trzeba dać dance na przeciwników, którzy nie mają aż tak bardzo słabości. Znaczy jumpa mam, no ale to skotywa. Zdobyj to. Przynajmniej się pozbyliśmy dwóch demonów. Dobra. I teraz tak, Jobs. Moda Majo właśnie, więc pozwolę sobie przejść tu. Zwłaszcza, że tak się jak musimy cały czas bronić Irie, żeby jej nie zabili. Bo jeżeli ją zabiją, to jest poważne tak naprawdę. Czasami rozegranie taktyczne walki potrafi być nieco irytujące. Dobra. Berser. Force Dance. A ty atakuj. O, się uda. Przede wszystkim Lili musi zejść do jak najniższych HP-ków jednak. Au. Devotion może być lekko irytujący, jeżeli pozwolę mu tak zostać. A tak to nie zostało. No by to... Au. Au, moje HP. O, i o poziom. Nie możesz mnie złapać, to rzadziej jest nasze. O, well. Czemu wiem, na kogo się rzucą? Wait, Ivy? Nie uciekniecie tak! Biegasz takie szczury. Jesteś głupi, co? Wow. Ojeju. Błagam. Bardziej mi po prostu. To nie jest tak, że cię nie lubisz coś, ale po prostu z kim? Błagam, nie. Uf, dziękuję. Tak. Hadzi. Powinna zginąć. I tak się zajście stało. O, dobra. Jedno z głowy na... A, racja. Dobra, teraz zajmę się tym. Czekajcie. Najpierw mógł funkcjonować się Abexasa. Okej. Teraz tylko go zabić, to nie powinno być aż tak trudne. Podkreślam, nie powinno, aczkolwiek... Już nie z tym już bywało w tej grze, więc... Nie będę zapeszał. Okej. Poszło... Nie jest tak, jak się spodziewałem. Można to dominę lepiej. Okej. Czyli tak, ty kończysz turę. A teraz muszę się zająć... tym White Dustem. Opa, ice. Dance, Berserk, I like dance.
Właśnie o to się martwiłem. Au. Multi-hit jest naprawdę irytującą zdolnością. Fajne miejsce. No ciekawe. Finance was correct. Tym lepiej. Czy mi będzie potrzebna Amnita? Chyba nie. A tak to będzie, jak mam trzeciego dance do wyboru. No tak, nie będzie mi potrzebna Amnita, po czym się przypomina w takim momencie, że mam coś takiego jak sparaliżowa Nemon. Czy ja nie muszę czegoś od niej skrakować? Nie, nie od niej. No to od niego. Nie było powiedziane, że oni nie mogą uciec w warunkach przejścia tej misji. O Boże! Evil Wave. Kochana zdolność. Zobaczę przeciwników. Chyba. O Jezu. Chyba. Akurat w tym wypadku to IO bardziej by się przydał ten Fatal Strike, ale... Co ja mam do gadania? Ej. Za moich czasów to uczniowie byli dużo bardziej spokojni, a nie napadali na instytucje rządowe. Co się dzieje z tym państwem, naprawdę? Ty mokry przeżył? Myślałem, że zginął. Ach, well. Cóż, nic nie poradzę, I guess. Dobra. Teraz tak, tutaj nie powinno zabić. Przede wszystkim ZAN... AG... Nie, ja tak. Moje powinno to przeżyć. Jak już mówię. Okej. Okay. Ty się broń, ty zaatakuj. A nie ma takiego dosyć słabo fizycznie, więc... Nie martwię się, żeby ją zabiła. Ach. Teraz postaj mi tylko ją dobić. Co wliczone jest również trafianie, co wcale nie jest aż tak oczywiste. Na szczęście tym razem się udało. Okej. Okay. Multi-hit bardziej się przyda dla Daichiego. Ale to jak już odzyskam nad nim kontrolę jako taką. Czujcie się? O, Wilde zabija. Jak to miłe. Boże. Jak ja uwielbiam mieć taką kombinację demonów. Jeden leczy mana, a drugi leczy HP i za manę. Znajdźcie mi coś, co jest lepsze. O Jezu, nie uciekaj. I tak cię dogonię. Mam nadzieję, że on sobie rozdaje sprawę. No naprawdę! No jeszcze te krytyki wchodzą, żeby było śmiesznie. Pewnego dnia tego mnie zabije. Naprawdę. Okej. Okay. Ja jestem pewien, że ten Fordens to jest bardzo dobry pomysł. No jasne, że tak. Wystarczająco dobry, o w ten sposób powiem. No, zdążył uciec pewnie. Nie. Jeszcze. A jeżeli nie zdążył uciec jeszcze, to nie zdążył uciec w ogóle. I gwarantuję to. Mam dwa ataki w rzędu. Więc nie ma absolutnie mowy o tym, żeby oni byli w stanie uciec. Chyba, że z jakiegoś powodu bym naprawdę miał gigantyczne problemy z trafieniem. No dam, naprawdę. Teraz kwestia jest tego typu, czy Joe będzie w stanie tu dojść na... Czas.
winien? Albo nie. Czy to była najgłupsza rzecz, którą zrobiłem w moim życiu? Teraz się okaże. Chyba tak. Ale. To było sporo roboty. No nic, no trudno się mówi. W ogóle Ryś nie uczył się kontrataku. Mogę go teoretycznie zrobić, więc kim jesteście? Wsparcie, I guess? Nie wiem, dlaczego na takich... Napada jesteście z Gipsem? Nie do końca jesteśmy cywilami. Ale z racji tego, że już dostaliśmy możliwość kontrolowania demonów, to tak trochę pomagamy. No naprawdę, ale nie jesteście trochę za późno? Lepiej bym gdybyście byli to wcześniej. To nie jest tak, że mogliśmy! Naprawdę! Przepraszam, wiesz? O, nie o to mi chodziło. To nie jest tak, że powinniście przepraszać coś. Gips na goli został praktycznie przejęty. Jestem padę sporo zamieszanie. Nie możemy używać naszych komórek. Przejęty? O tak. Wydaje ci sobie sprawę zapewne, że jest trochę problem z zapisaniem, prawda? Żarcie, lekarstwa. Pojawił się ten cały Ronaldo Kuriki i zaczął oskarżyć Jeeves o przetrzymywanie ich. Zebrał jakąś grupę i zaatakował nas. Od tego czasu cała nasza grupa jest już rozrzucona wszędzie. Ronaldo Kuriki, tak? To on jest szefem, prawda? Oho, tak to brzmiało. No cóż, to on wydawał odkazy, więc wydaje mi się, że on był szefem. Kto tam jeszcze jest? Szczerze mówiąc, nie wiem. Ja dopiero dołączyłem do Gipsu. Zostałem odłączony od Dżungla Toriego, który pracował ze mną po drodze. Jest taki głupi. Zawsze sobie idzie sami i pochowuje się mnie z Tarpaty. Więc jednego i wybuchł błąd, a? Ja tego czasu wiedział tego i jego członkowie zostali zupełnie odrzuceni i straciliśmy z nimi kontakt. A cóż, to naprawdę okropne. Co robimy się indziej? Póki co wypadałoby znaleźć Dżungla, żeby nam pomógł. Ach, brzmi okej. Okej, czyli Dżungla i reszta to kolejni ludzie, których musimy znaleźć. Cóż, nie wydaje mi się, że możemy zrobić to po co tutaj przybyliśmy. Bez większej wiedzy na temat problemów na Goi. Naprawdę? Byłabym naprawdę wdzięczna, gdybyście to zrobili. Ale cóż, ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby znaleźć innych. Okej. Cóż, czas na nas, Shinji. Najlepiej będzie, jak się pośpieszymy. Chyba. O, nowy demon. Na Oxy. Coś ciekawego chociaż? Nekomata, Gozuki, Lili. Czy ja chcę... Nie, nie chcę. Dużo ostatnio grałem w Persony, nie ukrywam. I trochę ciężko mi się jest przyzwyczaić, że kółkiem się zatwierdza. Cyber Sullen to nie byłby aż taki zły pomysł, gdyby nie to, że nie ma za bardzo czego jej studiować. Mogę. Czy ja mogę coś studiować tego tamina? Coś sensownego studiować tego tamina? W King Frost, jak tylko będę miał 26 poziom. Well. Czyli póki co nie mogę. Okej. Gozuki nie wyglądasz na aż tak złą opcję. To samo mogę powiedzieć sobie o Nekomacie. Ja o tym lajrze. Ktegaż sobie kupię. No i oczywiście nie będą żądać jakichś półbiegach wygodowanych cen. Powinno wystarczyć. Nie wystarczy! Jak zwykle oszukali mnie. No cóż. Nie mam w tej kwestii zbyt wiele do gadania, I guess. Dobra, sobie dam amritę. I false dance.
Ty już masz jednego dęsa. Który dęs został na jej dęs? No widzicie. Mam wszystkie dęsy na jednej ekipie. Powinno być ok. W sumie najciężej jest właśnie w tej chwili Fire Dance i Ice Dance, jak to patrzę. No, na to już się nic nie poradzi raczej. Chyba.